takim gwarantem miało być to, że dała w zastaw swojego syna. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj kolejna ciekawa sprawa. Ciekawa z takiego kryminalnego, oczywiście kryminalistycznego punktu widzenia, bo zawsze za takimi sprawami kryje się czyjeś nieszczęście. Ta sprawa jest o tyle ważna, że pokazuje, jak ważne są szczegóły w pracy śledczego. Tym razem ten szczegół, który przeważył o sprawie, to były czyste buty. Zapraszam do oglądania. Z 25 listopada 2006 roku pani Irena idzie właśnie tą drogą. To są Batowice, taka miejscowość pod Krakowem. Niedaleko jest cmentarz, no w zasadzie peryferie miasta. Idzie i w którymś momencie widzi, że niedaleko drogi ktoś leży. No ale ten człowiek nie ruszał się. Wezwała policję, pogotowie, no i tutaj się okazało, że ten człowiek już nie żył. Jego ciało przewieziono oczywiście do zakładu medycyny sądowej. Były początkowo problemy z rozpoznaniem, kim ten człowiek jest. Dosyć jednak szybko ustalono, że to 46-letni Tomasz N., mieszkaniec Krakowa. Pan Tomasz miał kiedyś firmę, która no, dobrze prosperowała. To taka firma z urządzeniami elektronicznymi. Niestety w którymś momencie jednak pan Tomasz zaczął zaglądać do kieliszka coraz częściej, coraz więcej. Zaczął pić, w zasadzie przerodziło się to w nałóg. Pił systematycznie przez wiele lat. Do tego oczywiście doszły problemy w firmie, firma zaczęła podupadać. Komornik w którymś momencie zabrał mu także samochód. Rozpoczęły się kłopoty z żoną, awantury. Zaczęli mieszkać osobno i de facto jego życie legło w gruzach. W tym momencie pan Tomasz znalazł się na takim życiowym zakręcie. No wszyscy wiedzieli, że ten go pije, że jest wyczerpany, wycieńczony, więc spodziewano się, że niestety ten nałóg spowoduje, że jego życie raczej nie będzie długie. I powiem szczerze, że z jego znajomych, rodzinę raczej to nie zaskoczyło, że zmarł właśnie w ten sposób. Renata, żona Tomasza, przyszła do zakładu medycyny sądowej, rozpoznała zwłoki, no, nie miała wątpliwości, że to jest właśnie mąż. Nawet rozpaczała, bo przecież jednak coś ich kiedyś łączyło. Powiedziała także, że mąż rzeczywiście potwierdziła to, że mąż ten go pił, mało tego, że zażywał także psychotropy, że był w złej kondycji nie tylko psychicznej, ale także fizycznej, że miała z nim w ogóle ciężkie życie. W którymś momencie nawet złożyła sprawę do prokuratury o znęcanie się. Ta sprawa się toczyła. Ona potwierdziła generalnie ta sprawa, że on był agresywny, nie tylko w stosunku do niej, ale także w stosunku do ich dzieci, że no, de facto ich małżeństwo rozpadło się. 4 miesiące później śledztwo w tej sprawie umorzono. Lekarz w zakładzie medycyny sądowej jak gdyby potwierdził to wszystko, dlatego że stwierdził, że Tomasz miał w chwili śmierci w organizmie około 4 promili alkoholu, więc dawka praktycznie śmiertelna. No, nie było wątpliwości wobec tego w marcu, 4 marca 2007 roku. To śledztwo umorzono, uznano, że Tomasz zmarł, no, z przyczyn, jak się to określa, chorobowych. I tym sposobem Tomasz trafił do grobu, gdzie spokojnie spoczywał przez 4 lata.
Kiedy pochowano Tomasza, jego żona Renata sprzedała majątek po nim. To był dosyć duży majątek, dlatego że Tomasz miał dom po swojej mamie. Ten dom był w takiej atrakcyjnej lokalizacji niedaleko Krakowa. W sumie ten majątek był wart jakiś 1 000 000 złotych, więc spore pieniądze. Sprzedała ten dom, wyprowadziła się z Krakowa, no i rozpoczęła nowe życie. Ale teraz musimy się przenieść kilka lat wcześniej. Jest rok 2000. W tym czasie, jak wam wspominałem, Tomasz bardzo mocno pije. Mało tego, że pije, to jeszcze pijany jeździ samochodem. Zatrzymywany kilkakrotnie, wreszcie trafia do więzienia. I tam poznaje pewnego człowieka, Mariusza. Mariusz ma dosyć bogatą przeszłość kryminalną, nawet ma taki pseudonim przestępczy. Ten pseudonim to generał, ale obydwaj panowie, Tomasz i Mariusz, w jakiś sposób zaczynają rozmawiać, mało tego, zaczynają się kolegować, potem wręcz stają się przyjaciółmi. W sumie, kiedy obydwaj wychodzą z więzienia, Mariusz ze swoją partnerką, z Magdą, i Tomasz z Renatą zaczynają tworzyć taką zgraną paczkę. Wzajemnie się odwiedzają, wzajemnie w jakiś sposób spędzają czas, dzieci się bawią. No takie doborowe towarzystwo ludzi, którzy wzajemnie się lubią. Ale jednocześnie po śmierci Tomasza niedługo policjanci z Archiwum X, właśnie z krakowskiego Archiwum X, zaczynają przyglądać się bacznie tej sprawie. Coś im nie daje spokoju. Wydaje im się, że ta sprawa nie jest taka oczywista. Trochę takim impulsem było jeszcze to, że zanim pochowano Tomasza, na policję przyszła Aneta. Aneta to znajoma Tomasza, i ona powiedziała, że Tomasz, to prawda, że pił, że był w takiej tragicznej formie, ale jednocześnie powiedziała, że Tomasz od jakiegoś czasu starał się zmienić swoje życie, starał się przestać pić, no i próbował rozpocząć wszystko od początku. I jak mówiła Aneta, to raczej niemożliwe, żeby miał aż 4 promile alkoholu. No ale nie bardzo oczywiście wzięto pod uwagę te zeznania, ponieważ inne dowody temu przeczyły. Jednak policjanci z Archiwum X przeglądali akta i tutaj trafili na jedną ważną rzecz. Policjanci, przeglądając zdjęcia, no patrząc również na protokół oględzin, ze zdziwieniem stwierdzili, że Tomasz miał wyjątkowo czyste buty, a przecież był listopad. W listopadzie, no sami wiemy, jaka jest pogoda. On szedł też na obrzeżach miasta, gdzie są zarośla, gdzie są kałuże, gdzie jest błoto. No, w związku z tym, dlaczego te buty były aż tak czyste? Czy ktoś je włożył mu już po śmierci? Nie wiadomo, ale to było faktycznie zastanawiające. Druga rzecz to guzik przy koszuli. Ten guzik był źle zapięty. Każdemu z nas pewnie zdarza się źle zapiąć guzik, no ale w którymś momencie przecież się orientujemy, że z tą koszulą jest coś nie tak. Te dwie rzeczy, a więc wyjątkowo czyste buty i źle zapięty guzik, spowodowały, że policjanci z Archiwum X postanowili dotrzeć do tych ludzi, którzy w sprawie już byli, którzy składali zeznania, i postanowili przyjrzeć się sprawie jeszcze raz. I tak dotarli do Magdy. Magda, jak pamiętacie, to partnerka Mariusza, tego kolegi z więzienia, kolegi oczywiście Tomasza. I to, co powiedziała Magda, ale to już był rok 2010, więc minęły 4 lata od śmierci Tomasza. To, co powiedziała Magda, było szokiem i zaskoczeniem.
Magda zeznała bowiem, że wtedy, a więc w dniu 25 listopada, była u swojej koleżanki. Ta koleżanka zaprosiła ją wprawdzie na dwa dni, na 24 i na 25 listopada i Magda pojechała do niej. Wieczorem 24 zadzwoniła do domu, odebrał Mariusz, ale był jakiś dziwny. Dziwnie mówił, tak jakby był pijany albo coś się z nim działo. Jakaś taka kobieca intuicja kazała jej to sprawdzić. Zostawiła więc koleżankę, pojechała do domu, do swojego mieszkania na jednym właśnie z nowochódzkich osiedli, gdzie w tej chwili jesteśmy. Kiedy weszła, no Mariusz był wyraźnie zaskoczony, że ona w ogóle wróciła, ale przerażające było to, co zobaczyła, kiedy weszła już do pokoju, do salonu. Na wersalce, na kołdrach leżał Tomasz. Był taki półprzytomny. Przy nim klęczała jego żona Renata. Ona miała ubrane takie lateksowe rękawiczki. W mieszkaniu był także Mariusz i Artur. To był nowy partner właśnie Renaty. Tomasz leżał i był pojony jakimś płynem. Stała butelka, to była butelka po spirytusie. Potem okazało się, że tam w tej butelce był i spirytus, i środki psychotropowe, że tym pojono Tomasza. Renata co pewien czas sprawdzała mu te funkcje życiowe, jak się to określa, a wiedziała, co robi, dlatego że z wykształcenia była pielęgniarką. Magdzie zrobiło się niedobrze, poszła do łazienki i tam zaczęła wymiotować. Za nią przyszła Renata i Renata mówi, że nie miała innego wyjścia, że Tomasz i tak by wszystko przepił i tak by niebawem umarł. Ona mu w zasadzie tylko w ten sposób pomaga. Okazało się także, że to wszystko, cała ta akcja, nazwijmy to, rozpoczęła się wcześniej, dlatego że Mariusz pojechał wcześniej do domu Tomasza, tam już napoili go pierwszą butelką, ale Tomasz no, walczył, był przyzwyczajony do dużej ilości alkoholu, więc walczył, dlatego przewieźli go do mieszkania w Nowej Hucie, no i ta procedura rozpoczęła się podobnie, pojawiła się druga butelka, a w niej znowu środki psychotropowe. To oczywiście wszystko było makabryczne. Trwało przez wiele godzin, aż w końcu Tomasz, napojony tym specyfikiem, po prostu umarł. Kiedy no, stwierdzili, że już nie żyje, trzeba było coś zrobić z ciałem. Ubrali wobec tego Tomasza, założyli mu całe ubranie, buty, stąd właśnie te czyste buty. Potem udawali, że Tomasz jest pijany, zarzucili go sobie po prostu tak na ramiona, jak to pewnie czasami widujemy, jak taszczą koledzy pijanego kolegę i w ten sposób zeszli do windy, zjechali na dół. Nawet taka tragikomiczna historia, sąsiad akurat się pojawił, chciał im pomóc, ale powiedzieli, że nie trzeba. Wrzucili ciało Tomasza do samochodu. Jeździli chwilę po Nowej Hucie, aż w końcu uznali, że takim dobrym miejscem na pozbycie się zwłok będą właśnie Batowice, gdzie te zwłoki rzeczywiście rano pani Irena znalazła. Potem wrócili do mieszkania, wysprzątali mieszkanie, pocięli też smoczek. Smoczek był założony bowiem na tę butelkę, którą Tomasza pojono. Zrobili to raz dlatego, że łatwiej było im po prostu poić w ten sposób tego człowieka, a po drugie również dlatego, żeby nie zostawić takich mechanicznych śladów gdzieś
na wargach. No, oczywiście butelka mogła to spowodować, smoczek był miękki, więc tych śladów po prostu nie było. Wydawało się, że popełnili zbrodnię doskonałą, że wszystko zostało zamknięte. Jak mówiłem, Renata sprzedała dom, zaczęła nowe życie, ale też wcześniej obiecała Mariuszowi pieniądze za to, że pomoże jej pozbyć się Tomasza. Najpierw było to 250 tysięcy złotych, potem ta kwota zmalała do 100 tysięcy. Zaczęły się pomiędzy nimi takie nieporozumienia. No, czasami tak bywa, że takie demony na szczęście dla sprawy, a na nieszczęście dla takich ludzi wychodzą na zewnątrz. Te demony spowodowały, że zaczęli pomiędzy sobą walczyć. Renata w którymś momencie mówi do Mariusza, że na pewno mu te pieniądze wypłaci, że na pewno je dostanie. I takim gwarantem miało być to, że dała w zastaw swojego syna. Jeden z tych chłopców miał być po prostu gwarantem tego, że ona Mariuszowi pieniądze wypłaci. I tak się rzeczywiście stało. Teoretycznie, kiedy syn był tym gwarantem, ona zadzwoniła na policję i powiedziała, że Mariusz jej syna porwał. Policja wkroczyła do akcji, Mariusz został zatrzymany, syn teoretycznie odbity, no i Mariusz znalazł się w kolejnym kłopocie. Miał do wyboru albo iść do więzienia za porwanie, albo też złożyć zeznania, wyjaśnienia mówiące o tym, że zabił Tomasza. Wybrał to pierwsze, został skazany za porwanie syna Renaty, dostał 2,5 roku. Kiedy Mariusz, pseudonim generał, wyszedł z więzienia, zaczął mieć wyrzuty sumienia. Doszło chyba do niego to, że po pierwsze zabił kolegę, zabił wręcz przyjaciela. Po drugie, został totalnie wyrolowany, bo nie tylko, że nie dostał pieniędzy, ale też jeszcze odsiedział 2,5 roku w zasadzie za niewinność, jeżeli chodzi o porwanie syna Renaty. Nawet Mariusz pojechał do Częstochowy, tam się wyspowiadał, no, myślał, że mu to pomoże. Ale mu nie pomogło. Skończyło się tak, że Mariusz popełnił samobójstwo. Dlatego też Magda złożyła te zeznania. Dopiero po 4 latach, ale to spowodowało śmierć Mariusza, spowodowało to, że zdecydowała się wtedy powiedzieć prawdę. Zanim ruszyła sprawa w sądzie, wyciągnięto Tomasza z grobu, doszło do ekshumacji zwłok, zbadano go jeszcze raz i rzeczywiście w jego tkankach, w jego włosach znaleziono duże ilości silnych, bardzo silnych środków psychotropowych. Rozpoczął się proces. Renata w sumie dostała 12 lat więzienia. Artur, ten jej partner, dostał 3 lata, ale dostał wyrok jedynie w tej sytuacji za to, że nie udzielił pomocy Tomaszowi, również za to, że utrudniał śledztwo. Mariusz już nie żył, więc oczywiście nie mógł odpowiadać. I ta historia kończy się w ten sposób. Ona była niezwykła o tyle, że bardzo rzadko dzisiaj we współczesnych czasach swego rodzaju trucizna jest używana do tego, żeby kogoś zabić. To już nie są czasy królowej Bony. Ta historia tak się kończy. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. Może wróćcie do tej sprawy zabójstwa tarnowskiego kierowcy taksówki, pana Krzysztofa. A na dzisiaj to tyle. No i oczywiście trzymajcie się.